100 dni. A dzisiaj mamy piątek 13, to szczęśliwy dzień jest, naprawdę. Jezu, szczęśliwy dzień dla nas. Słuchajcie, chyba mamy szefa. Czuliście, że wyjdę? Cześć. Ale ja nie. Wiedzieliśmy. Polski weź. Polski wiseł. Dziewczyny, jeszcze poczekaj. Cześć. Jak twoja ręka? Damy radę, dajmy radę. Dzięki. Tak? Tak wygląda. Coś mam powiedzieć, tak? Jeszcze jedna prośba. Jeszcze się muszę przywitać. Jezu, cześć. Cześć. Czekaj, Urka, jeszcze się przywitam z jedną koleżanką. Cześć, koleżanką. Cześć. Dzięki, Urka, bracie. Wojtek, w butach. Dzięki Bogu. Bardzo się cieszymy, że on wróci w końcu. Zastanawiałem się, co powiedzieć. Powiem tak. Ale ty... Można by... Zakład karny Włocławek. Ulica Bartnicka 10, Marcin Osadowski, syn Mirosława, siedzi. Cześć generał. Zaraz jedziemy. Jedziemy, tak. Do Marcina. Marwinko, on ma ciężko, ja miałem super. Marszałku, na razie muszę... Ja? Dziękuję ci. Dziękuję. Ja miałem super, dlatego że miałem cele 3 razy większą niż on. 3 razy większą. I chciałem wam, koledzy, powiedzieć... To jest tak. Nie. O czym myśli więzień? O wszystkim. O marności. Miałem kryzys, jak Osadowskiego zamknięli. Tu jest 2000 kartek i listów. To nie jest wszystko, bo prokuratura nie nadąża z cenzurą. To mnie utrzymywało przy dobrym samopoczuciu i przy życiu. I błagam was wszystkich. Marcin Osadowski, zakład karny Włocławek, Bartnicka 10. Nawet na tej kartce niech będzie Marcin i imię tego, kto pisze. Nic więcej. Z ładnym widokiem. Z górami, lasami, morzami. Nawet nie wiecie, ile taka kartka znaczy. I byście się nigdy nie dowiedzieli, gdy chciał. Pan komendant Fijał, cześć. Wojciech Olszański do raportu. No słuchaj, tu nie masz innych. Powiem tak. O czym myśli więzień? Najgorsze są dni, godziny przedwieczorne. Potem już leci. To jest tak. Świeci woda o północy. Księżyc okna przewiał wskroś. Pełen mocy i niemocy, księżyc okna przewiał wskroś. Bezimienne i ponure, idą ku mnie poprzez chmurę, mrok po pierwsze, strach po które, a po trzecie jeszcze ktoś. Gdy tak słucham przyczajony, ktoś zapukał raz i raz. W moje wrota z tamtej strony, ktoś zapukał raz i raz. Kto tam puka w moje wrota? To ja, wicher i tęsknota. I ja ciemność spopod płota. Otwórz prędzej, bo już czas. Otworzyłem w imię Boga. Wszystko troje biegło snać. Tętni pułap i podłoga. Wszystko troje biegło snać. I zdobywszy kojo moje, co zna nocne niepokoje, Wszystko troje legło rzędem, aby spać. Razem z tobą będziemy spali w jednym koju za pan brat. Niech się przyśni las w oddali, w jednym łożu za pan brat. Wicher przez sen w bok się miota, jęczy ciemność spopod płota i skuliła się tęsknota zapłakana w cały świat. To jest w duszy więźnia. To było pozdrowienie dla ciebie. Słuchajcie, starałem się zapamiętać wszystkich kamratów, którzy byli, kamratki, którzy byli w sądzie. I po samym. Ja myślałem, że jestem twardy. Nie jestem twardy, nie ma twardych i bardzo dobrze. Nawet to jest nie do przecenienia sytuacja. Ja jeszcze nie doszedłem do ładu, jak to nazwać. Wasza obecność tam to nie tylko było ratowanie mojego personalnego tyłka, ale to była manifestacja, że racja jest po naszej stronie. Mnie zamknęli 1 lutego,
O tym, że Marcin siedzi, dowiedziałem się 28 lutego. To była moja pierwsza rozmowa z adwokatem. 28 dni. I wtedy się załamałem. Myślałem, że dostaliśmy taki cios, że się już nie podniesiemy, ponieważ Osadowski na wolności ogarniał to wszystko. Widziałem zdjęcie Lusi, widziałem szanownego porucznika. Widzicie, co zrobił. Ja to nic, Osadowski to nic. Wy ludzie to jesteście coś. Przeciwnik myśli, że na jesieni znowu będzie pandemia. Ja słuchałem w radio. Lekarze marzą o pandemii. To, co się stało, drugi raz się pewnie w ten sam kierdel nie damy zapędzić i ogolić. Mam nadzieję, że nie. No. Ani, i teraz tak, muszę to puszczać. To laczki Wojtka i wszyscy od... Jeszcze jedno, na gorąco, na gorąco. Streamujcie to. Słuchajcie. Kryminał jest taki, jacy są ludzie pracujący w kryminale. Sędziowie, adwokaci, prokuratorzy nie liczą się. Przychodzą tu ludzie, każdy ma poczucie krzywdy i spotykają się ze służbą więzienną. Oni są na pierwszej linii frontu z ich nieszczęściem. Ja tutaj się spotkałem z ludźmi naprawdę z klasą. I to nie tylko chodzi o traktowanie mnie, bo ja byłem więźniem izolowanym. Oni mieli ze mną mnóstwo kłopotu, bo przy mnie musiało być dwóch funkcjonariuszy, nie mogłem wychodzić, nikt się ze mną nie kontaktował, ale akustycznie słyszałem, jak się do innych więźniów odnoszą. 100 dni. Nie usłyszałem nigdy kogoś, kto by miał jakieś problemy psychiczne, jakiegoś strażnika, żeby się wyżywał na więźniach, czy był niegrzeczny, czy niekulturalny. Ci ludzie starają się w tym miejscu utrzymywać atmosferę normalności. Żartują, są uczynni i na gorąco. Jeśli ktoś został strażnikiem więziennym czy funkcjonariuszem służby więziennej, bo sobie wymyślił, że to taki sprytny chwyt na życie, to nie wytrwał tu, bo tu trzeba mieć empatię do ludzi. Nawet ten strażnik, który tam ryknie, to i tak słyszę, mam ucho przy drzwiach i słyszę, jak się zwraca do innych więźniów. Miałem tylko kontakt z dwoma więźniami, którzy zajeżdżali z jedzeniem. Kali faktorzy. Jeden 22 i pół roku siedzi już, ma taki wyrok 25 lat. Twardy chłop, w ogóle po nim nie widać tego. Nawet nie wiem, jak mam na imię, bo nie mogłem z nimi rozmawiać. Także słuchajcie, kryminały... Siedziałem w polskim kryminale. Jestem szczęśliwy, że to nie był żydowski kryminał. Ura! 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 Ura!